kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba, będzie mi bardzo miło, dołączcie wtedy do gadziej rodzinki, czyli będziecie w sumie moimi dziećmi. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mini Q&A. Czy miałaś kiedyś toksyczną przyjaźń? Tak, z dwa razy mi się zdarzyło. Użyć mieć taką przyjaźń, gdzie po prostu dziewczyna, w sensie przyjaciółka, była o mnie strasznie zazdrosna, że nie mogłam spędzać czasu z nikim innym i była też zazdrosna jakby po prostu o mnie, w sensie mi zazdrościła na przykład wyglądu, jakieś tam rzeczy i to było mocno widać. Nie fajnie. Najlepiej się wtedy odciąć po prostu od tych osób i wyrzucić je ze swojego życia, bo nic toksycznego, tak samo związek nie jest dobre. Gdyby nie social media, to co? Ja generalnie niewiele osób chyba o tym wie. Studiowałam architekturę, zawsze chciałam być architektem. Czy ogólnie chciałam być architektem, bo chciałam robić coś kreatywnego w życiu. A jakby architektura, wiecie, ja kojarzyłam się bardzo z rysunkiem, z projektowaniem. No a jak poszłam na studia, to okazało się, że nie jest to tylko rysunek i jakieś, wiecie, kreatywne rzeczy. To jest też bardzo, bardzo, bardzo dużo teorii. Więc no, gdyby nie social media, to pewnie kontynuowałabym studia. Jeszcze nie wiem w sumie, czy w życiu nie wrócę na jakieś studia, ale raczej poszłabym teraz na coś innego. Ogólnie moim marzeniem było iść do ASP, na jakiś kierunek, na przykład, nie wiem, projektowanie postaci do gier, no po prostu cokolwiek kreatywnego, gdzie będę mogła się wyżyć, rysować, malować, bo ja uwielbiam to robić. Ilu miałaś chłopaków? Takich oficjalnych chłopaków, no bo wiadomo, że spotykałam się z chłopakami, po prostu nie wychodziło to zawsze. Tych oficjalnych chłopaków miałam 3. Aktualnie jestem z jednym z nich. Pierwszego chłopaka miałam, jak miałam 16-17 lat, w pierwszej klasie liceum. Żadnego tego związku nie żałuję, bo z każdego coś wyciągnęłam. I no, tylko jakby teraz zazdrościć mojemu obecnemu chłopakowi albo przyszłemu chłopakowi, bo mam naprawdę bagaż doświadczeń, bo z pierwszym chłopakiem byłam w związku 3 lata, a z drugim rok. Czy paliłaś kiedyś papierosy? Nie, nie palę papierosów. Nigdy w sumie nie paliłam papierosa. Nie biorę narkotyków, też nigdy nie próbowałam jakby narkotyków. Oraz nie piję alkoholu, jestem abstynentką. Od czasu do czasu może się napiję jakiegoś drinka, takiego, wiecie, kamikadze. Ale ogólnie przy moich lekach nie jest to też zbytnio, bo biorę leki na depresję. Nie jest to też zbytnio wskazane, żeby pić alkohol, ponieważ osłabia on chyba działanie leków czy coś takiego. Potrafię się bawić bez alkoholu, nie potrzebuję tego. Kiedyś piłam, jak skończyłam 18 lat i choć zaczęłam chodzić na 18. Nie wiem, już za stara jestem. Chodzisz dalej do domu X, tak? Chodzę do domu X. Znajduje się tam studio, w którym bardzo często nagrywam odcinki makijażowe, ponieważ wyglądają one wtedy profesjonalnie. Zawsze jak zapraszam gości, jakiś na odcinek, to też zabieram ich do tego studia, ponieważ po prostu, nie wiem, czuję się wtedy jak James Charles. Ale oprócz tego odwiedzam tam czasami domowników, bo już jest ich trochę więcej. Zamierzasz po wzięciu ślubu od razu mieć dzieci? Ogólnie ślub to jest dla mnie po prostu straszny temat. Jak ja myślę o ślubie, to się trzęsę. Strasznie chciałabym być zaręczona. Ale nie wiem, czy chcę w ogóle brać ślub, bo kojarzy mi się to z czymś strasznie stresującym. No kurde, te przygotowania, żeby wyglądać dobrze. Ja się stresuję, jak się przygotowuję na film MMA albo na jakiś event, a co dopiero na ślub, gdzie tak jakby ty jesteś główną gwiazdą, wszyscy się na ciebie patrzą, oceniają cię wszystkie ciocie. Nie wiem, to brzmi mega, mega strasznie. A jeżeli chodzi o dzieci, no to tak jak mówiłam, ślub uważam, że nie jest najważniejszy. Uważam, że można żyć ze sobą bez ślubu. I tak samo dzieci można mieć. Ważne, żeby się kochać i żeby być szczęśliwym, bo co z tego, że ktoś weźmie ślub, będzie mieć te dzieci po ślubie, jak się rozwiedzie za rok i te dzieci, wiecie, zostaną. Gdybyś umiała się cofnąć do czasu, czy wolałabyś nigdy nie poznać stylu? Nie! W sensie, nie chciałabym się cofnąć do czasu, żeby nie poznać stylu, ponieważ tak jak wam mówiłam, z każdego związku, ogólnie z każdej relacji wyciągam jakieś wnioski, ulepszam siebie, żeby być lepszą dla moich przyszłych znajomych, przyjaciół, chłopaków. Chyba żadnej mojej znajomości nie żałuję. Ponieważ jakby nawet te przykre doświadczenia z jakimiś osobami kształtują wasz charakter. Jeżeli byśmy cały czas byli trzymani pod kloszem i ogólnie nie mieli żadnych przykrych doświadczeń w życiu, ani byśmy się na nikim nie zawiedli, to nie wiem, czy jakby to też byłoby dobre, bo uważam, że wtedy na pewno byśmy byli bardzo... I gdyby nikt mi na przykład nigdy nie zrobił krzywdy, to na pewno byłabym mega, mega naiwna. I tak jestem naiwna, bo bardzo szybko ufam ludziom, bo mam taki problem, że jakby ja od początku daję ludziom 100% zaufania i potem mam takie... Rób sobie z tym, co chcesz. Czy je stracisz, czy jakby będziesz cały czas mieć, to jest twoja sprawa. Masz ode mnie po prostu 100% teraz zaufania. A powinno być tak, że zaufanie powinno się zdobywać stopniowo i nie ufać nikomu od samego początku. Więc to jest tak jakby mój błąd i uważam, że byłabym jeszcze bardziej naiwna, gdyby nikt mi to w życiu mnie nie skrzywdził. Jak udało ci się przytyć? Ogólnie ja jestem z dość małego miasta, nie mieliśmy Uber Eatsa, pizzę jadłam może raz w miesiącu, moja mama gotowała dużo jakby...
jedzenia, które mieliśmy. Mieliśmy, wiecie, eko od jakichś tam znajomych, od dziadków, którzy mieszkali bardzo blisko. No i wiecie, zdrowo się odżywiałam, chodziłam też do szkoły. Kto chodzi do szkoły, ten wie, że nie ma tam czasu, żeby cały czas jeść. Przerwy są bardzo krótkie. I jakoś tak po prostu byłam strasznie, strasznie szczupła wtedy przez to. No i ogólnie też, tak jak wam mówiłam, miałam problemy z odżywianiem. Dlatego jest mi też przykro, jak ktoś mówi mi, że teraz przytyłam, ponieważ teraz nie jestem wcale otyła, tylko ważę w sumie prawidłowo. A kiedyś, no, w pierwszej liceum ważyłam mniej niż 40 kilo, 30 coś kilo, więc nie wiem, czy to jest lepsze. Po prostu było niezdrowe, nie jadłam, wymuszałam wymioty. No i uważam, że teraz jest o wiele lepiej. I tak się nie opycham fast foodami, czasami sobie coś tam zjem. No, po prostu jem więcej. I tyle. Czy dostawałaś pieniążki za udział w odcinkach? Chodzi chyba o odcinki z Tiu. Nie, nie dostałam pieniędzy, nie dostawałam pieniędzy. Ja jakby z własnej woli pomagałam z Tiu. Ja robiłam tam bardzo, bardzo dużo, pomagałam innym ludziom wymyśleć filmy, nigdy nic za to nie dostałam. Jakby, nie wiem, zauważyliście, że ja mam najmniej pod względem obserwatorów i zasięgów z całego jakby teamu, chociaż ja nie byłam w teamie. Ponieważ po prostu ja nigdy się tak nie pchałam, jakby pomagałam i występowałam z własnej woli, ponieważ no bardzo kochałam Stuarta, była to chyba taka moja pierwsza, naprawdę prawdziwa miłość. Miałaś kiedyś doświadczenie z jakimiś zjawiskami paranormalnymi? Słuchajcie, tak. Ja przysięgam wam, że kiedyś widziałam duchy, jak byłam mała. To było tak, że miałam pokój jeszcze ze swoją siostrą na dole, naprzeciwko była sypialnia moich rodziców. Tutaj macie drzwi. Tutaj było moje łóżko, a tutaj było moje siostry łóżko, w sensie były w dwóch naprzeciwko siebie rogach. No i ja generalnie bardzo się kiedyś bałam ciemności, dopiero tak naprawdę niedawno dzięki w sumie Stuartowi przestałam się bać, bo on ze mną spał. Wiecie, mówił mi, że nie ma się czego bać, on też lubił spać po ciemku. No i się po prostu przytulałam i jakoś tak się przestałam, bo ja powiedziałam, że on jest obok mnie jak coś. No ale kiedyś się bardzo bałam ciemności i zawsze, zawsze miałam lampkę zapaloną, mi jej nie zgasił, no i budzę się gdzieś w środku nocy, a ta lampka jest zgaszona. I myślałam, że wiecie, że żarówka się przepaliła albo nie ma prądu, ale kiedy już kliknęłam, to nagle ona się zapaliła, czyli nic się jakby z nią nie stało, ona po prostu ktoś ją wyłączył. No i za chwilę się odwróciłam, a nade mną coś stało. I to była jakaś, nie wiem, bardzo blada postać w krótkich włosach. Moja mama i siostra wtedy miały krótkie włosy, więc ja na początku myślałam, że to jest któraś z nich, ale ta osoba była bardzo chuda i miała poobdzierane ubrania, no i tak jak mówię, była bardzo blada i tak jakby lekko świeciła. Wiem, że to jest bardzo głupie, możliwe, że to wiecie, był jakiś sen, nie mam pojęcia co to było, ale naprawdę to był moment, kiedy ja się najbardziej bałam w życiu. I co, i ta osoba nagle tak zaczęła się do mnie lekko zbliżać. Ja na początku myślałam, że to moja siostra Kinga. Pozdrawiam cię, Kinga. I spojrzałam się na, tak wiecie, na łóżko mojej siostry, ale ona tam była. I szybko przeskoczyłam przez łóżko z drugiej strony. Pobiegłam do moich rodziców. Moi rodzice też byli u siebie, więc nie mam pojęcia, co to było. Ja wierzę na przykład w duchy. Wierzę w duchy i wierzę, że takie zjawiska paranormalne rzeczywiście czasami mają miejsce i możemy tego doświadczyć. Znałaś się z Maszą przed wystąpieniem, przed wstąpieniem do Teamu X? Tak. Znałam Maszę przed wstąpieniem do Teamu X, dlatego też jej ufam, że jakby lubi mnie za to, jaka jestem, a nie dlatego, że jakby teraz jestem znana. Ogólnie praktycznie teraz wszyscy moi przyjaciele, czyli trzy osoby, przyjaźni tak naprawdę z Kają, z Antkiem i z Maszą, wszystkie te osoby znałam przed. O Jezu, teraz kogoś zapomniałam, o kimś nie powiedziałam i teraz się na mnie obrażą te osoby. No nieważne, ogólnie prawie wszystkie osoby, z którymi się trzymam najbliżej, o tak będzie najlepiej, znam długo, długo przed tym, jak dołączyłam do tego, więc to jest fajne, że nie mam im nic tak naprawdę do zarzucenia. Te osoby tak samo nigdy mnie nie proszą o to, żebym je wstawiała, jak kogoś wstawiam, to z własnej woli. O, często mam takie sytuacje, że ci starzy znajomi, do których się, w sumie oni się do mnie nie odzywali bardzo długo, albo kiedyś w ogóle byli do mnie niemili, nagle mnie proszą o jakąś pomoc, albo o wypromowanie ich, czy cokolwiek. Sorry, ale nie, trzeba było być ze mną od początku. Teraz byście mieli to wszystko. Czyli nic. Czy w internecie jesteś taka sama jak w rzeczywistości? Nie. Nie, nie, nie. Ja to powtarzam bardzo dużo razy, że jakby influencerzy bardzo się różnią na żywo i byście byli w szoku, jakbyście każdego influencera po kolei poznali, bo zazwyczaj jest tak, że najbardziej hejtowani influencerzy, którzy wiecie, są za te czarne charaktery robieni w internecie, to oni są zazwyczaj najlepszymi osobami, są najmilsi, a te osoby, które są najbardziej spoko, są naprawdę jakby no nie za fajnymi osobami. Nie wiem, może to chodzi o to, że te osoby, wiecie, które nie mają hejtu, są tak mega, mega lubiane, po prostu już się czują takimi gwiazdami, takimi osobami, które są nietykalne i przez coś tak zachowują. Ja miałam nieraz taką... No ja nie chcę mi się o tym gadać, bo nie chcę wyczynać jakiś dram, ale no... Chodziłaś na jakieś zajęcia artystyczne, że tak ładnie się malujesz? Ja ogólnie od zawsze, jak wam mówiłam, chciałam robić coś kreatywnego. Malowałam obrazy, do tej pory maluję, rysowałam, jeździłam do Domina w Poznaniu, pozdrawiam, na rysunek przed egzaminem wstępnym na architekturę. No i ogólnie jakby...
od zawsze lubiłam tworzyć, od zawsze jakby interesuję się rysunkiem, malunkiem. I naprawdę na twarzy jest to trudniejsze niż na płótnie czy na papierze. Nie ukrywam, ponieważ wiecie, skóra jest innej struktury, nie możemy na skórze używać wszystkiego. No ogólnie jest to trudniejsze, ale sprawia mi to dużo frajdy i jakby dobrze się to, że tak powiem, sprzedaje, bo myślę, że jakbym stawiała po prostu swoje prace, obrazy, to ludzi by aż tak bardzo to nie interesowało, a mega fajnie jest robić jakieś iluzje na twarzy, jakieś filmiki z tego czy tutoriale. Widzę, że wam się to bardziej podoba. Czy miałaś kiedyś myśli samobójcze? Tak, miałam. Niestety cierpię na depresję od pierwszej klasy gimnazjum. Rok temu miałam taki bardzo, bardzo ciężki okres, przez to, że tak jakby zmieniłam otoczenie, bo zaczęłam być stewardem. Weszłam do tego internetu, spotkałam się z bardzo dużym hejtem i wiązało się to też z bardzo dużym pogorszeniem mojego stanu zdrowia. No, był taki czas w życiu, gdzie po prostu te myśli były non-stop, bez powodu, bo to nie jest tak, że coś się musi dziać, często jest to też bez powodu, ale pamiętajcie, żeby o tym mówić, nie wiem, rodzicom, znajomym i najlepiej po prostu udać się do jakiegoś specjalisty, do psychologa, do psychiatry. Jeżeli sobie nie radzicie albo nie macie z kim porozmawiać, to zostawiam wam w sumie tutaj, będziecie mieć telefon zaufania, takie telefony zaufania możecie sobie wygooglować w każdej chwili. Ja bym najchętniej dałabym mój numer, żebym ja z wami mogła rozmawiać, bo ja lubię pomagać ludziom. Wiem, że nie wyglądam na jakąś super miłą osobę, ale naprawdę jakby przyjmuję się tym, jak wy się czujecie. I ja wiem, bo przez to przechodzę, nie jestem jeszcze zdrowa. Też nie chcę wam za dużo tutaj doradzać, ani mówić, opowiadać o depresji, ponieważ uważam, że nie jestem osobą kompetentną, nie jestem psychologiem, żadnym lekarzem. Mówię wam na razie na podstawie moich doświadczeń, ale tak jak mówię, nie jestem jeszcze zdrowa, więc za dużo wam nie powiem, ale po prostu wiem, jak to jest się tak czuć. Ja po prostu miałam takie uczucie, że nie jestem potrzebna i byłam zła na moich bliskich, że nie pozwalają mi tego zrobić, czyli no odebrać sobie życia, nie pozwalają mi i że są bardzo samolubni, bo myślą o tym, że myślą tylko o sobie, że im będzie smutno, ale nie myślą o tym, że ja się bardzo męczę żyjąc, więc no, to było bardzo przykre. Nie chcę tym zbytnio mówić, bo się zaraz popłaczę i tak jak mówiłam, nie czuję się osobą kompetentną. Nie chcę, żeby też mój kanał cały się opierał na filmach tego typu, nie zbytnio, bo mnie też prosicie, żebym nagrywała film jakiś o depresji, ale no tak jak mówię, nie jestem żadnym psychologiem, nie jestem też zdrowa. Jeżeli będę zdrowa kiedyś, to nagram wam o tym film, ale na razie nie chcę wam dawać żadnych rad. Czy twój chłopak jest od ciebie starszy? No ja generalnie tego screena, tych pytań robiłam już dawno temu i wtedy jeszcze wam nie mówiłam, z kim jestem, ale tak głupio mi się mówi na niego kamerzysta i mogę używać jego imienia. Kamerzysta jest ode mnie starszy. Czy byłaś ze Stu tylko dla fejmu? Szczera odpowiedź, więc uwaga. Nie, nie byłam dla fejmu. To, że on mnie pokazał, to była nasza wspólna decyzja. Na początku w ogóle mieliśmy się cały czas ukrywać, ale potem zauważyłam, że i tak jakby ludzie mnie wyszukują, bo jakby miałam prawie 70 tysięcy obserwatorów, doszło mi 50 tysięcy po tak jakby paru miesiącach w związku ze Stewartem, mimo że praktycznie nic ze sobą nie dodawaliśmy, jakoś tam nie ma, raz na jakiś czas skomentował mi zdjęcie, albo ja jemu, wy się i tak domyśliliście. I tak jakby nie chciałam brać od niego, wiecie, garściami, nic mu za to nie dawać, bo już wtedy miałam różne propozycje współpracy i jakby motywowało mnie ta ilość obserwujących do jakiegoś tam działania w internecie, więc podpisałam jakby umowę ze Stewartem. Tak, Stewart jakby miał ze mnie pieniądze i to był, ja sama nawet to zaproponowałam, ponieważ no, on mnie wybił, jestem bardzo wdzięczna i w sumie jako jedyna teraz osoba z tych osób, które on wybił, coś mu z tego oddaje. Ja bardzo dużo też poświęciłam dla niego, ponieważ ja zostawiłam studia, zaczęłam mu pomagać, wymyślać mu filmy, występowałam w bardzo dużo tych filmach, jak pamiętam, jak wstawałam na przykład o 6 nad ranem i czułam się chora, ale i tak nagrywałam z nim film, bo wiedziałam, że to dla niego bardzo ważne. On naprawdę dużo, dużo pracy wkładał w YouTube'a, te wszystkie Instagramy, social media. No wiedziałam, jak mu na tym bardzo zależy. On też bardzo, bardzo dużo czasu spędzał przy produkcji dla was filmów i gdybym nie mogła się tam pokazywać, to spędzałabym z nim mało czasu, a tak naprawdę robiąc różne fajne rzeczy na filmach, mamy bardzo dużo fajnych wspomnień i mógł jakby łączyć, mógł też wykonywać tą pracę, bo nie chciałam, żeby było też tak, że jak ze mną będzie, to nagle zaniedba tą pracę, bo będzie chciał spędzać ze mną czas, nie będzie miał czasu dla was, więc no, tak to wygląda z mojej strony. Tak ludzie będą mówić, będą sobie myśleć, co chcą, nie zmienię toku myślenia na pewno większości z was, ale mam nadzieję, że troszkę przybliżyłam wam tak jakby ten
ten temat. Nie chcę też za dużo mówić o mnie i o Stuarcie. Kiedyś może jak wróci, to może razem coś dla was nagramy, bo było tam też pytania, czy mam z nim kontakt. Tak, mam z nim dobry kontakt, więc może kiedyś wam niektóre rzeczy wyjaśnimy. Nie wiem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten Q&A. Bardzo lubicie, jak gadam do was do kamery. Ja też staram się was nie zanudzać, ale z drugiej strony też konkretnie odpowiadać na te pytania. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba i filmy w każdy poniedziałek i czwartek. Zmieniła mi się w ogóle godzina w czwartek, filmy wstawiam teraz o 15:45. To by było na tyle.